Badabum. Audycja prosto z kadru. Program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego i teraz coś naprawdę, naprawdę fajnego, ponieważ dawny komiks polski, tom trzeci z wydawnictwa komiksowego, to jest coś naprawdę nie byle jakiego. Ogółem to są, jak nazwa wskazuje, bardzo, bardzo stare polskie komiksy. To wydawnictwo, znaczy ta seria ukazuje się dzięki pracy Adama Ruska, który tutaj do każdego komiksu pisze po prostu parę słów wstępu, żeby przybliżyć sytuację polityczną, historyczną, żeby powiedzieć chociażby w jakich okolicznościach, w jakich latach dana historia była publikowana. No i w tomie trzecim mamy trzy historie. Pierwsza krótka, Podróż po Sowietach. Posłuchajcie, kiedy one były wydane, bo to jest niesamowite. Ten krótka historyjka, w zasadzie to są ilustracje satyryczne, ukazywały się w Szczutku, to jest lwowski tygodnik satyryczny, w 1925 roku. Później, kolejna historia to jest Bartek Leń był za życia w raju. Aha, no jeszcze powinienem autora powiedzieć, ponieważ Podróż po Sowietach narysował i napisał Zdzisław Czermański. Natomiast jak Bartek Leń był za życia w raju, jest efektem współpracy Olechnowicza oraz Kuleszy. I ta historyjka obrazkowa, komiks, jakkolwiek go nazwiemy, ukazywał się w maju i w czerwcu 1929 roku w ilustrowanym tygodniku Żołnierz Polski od 19 do 24 numeru. Czyli mamy historię z 25 roku z ubiegłego wieku, z 29. Ostatnia historia, najdłuższa, przygody Wicka Buły, którego nie znamy autora tak do końca, ukazywał się ten komiks w roku 37 w gościu, dodatku do katolickiego Gościa Niedzielnego. To był tygodnik Kurii Biskupiej w Katowicach. Był czterostronicowy dodatek pod tytułem Front Katolicki, publikowany regularnie od lutego 1937 roku. I te historie są niesamowite. Przede wszystkim poznajemy jakby historię, co czytali nasi w zasadzie dziadkowie, pradziadkowie właśnie w 80 lat temu. To są historie satyryczne, ale głównie polityczne. Przypominam, to jest okres międzywojenny albo krótko po I wojnie światowej. Z lekcji historii pamiętamy, jakie wtedy formacje polityczne, jakie wizje świata zaczęły się krystalizować. I tak krótko po tych tytułach Podróż po Sowietach, to mamy historię turysty z USA albo z Wielkiej Brytanii, który przyjeżdża właśnie do jakiegoś kraju sowieckiego i on tak zachwala, ale widzi tak naprawdę biedę, ubóstwo, totalną ruinę, ale jakby w tym krzywym zwierciadle podpisy są takie, jakby to naprawdę był w raju. Jak Bartek Leń był za życia w raju, to jest historia tytułowego Bartka, który idzie do wojska i pracuje jako służba graniczna i zostaje uwiedziony przez pewną panią, która tak jakoś stała sobie przy strażnicy. I ona go nakłoniła do tego, żeby jednak uciekł z Polski na zagranicę, na wschód. Co też on, chłopak, czyni, no i niestety tam marnie kończy, ponieważ właśnie były tylko opowiadania, że ten sowiecki raj jest taki urodzajny, taki wspaniały. No ale jaka była prawda, no my teraz wiemy, po latach, po czasie, no nie ukrywajmy, komunizm przecież jest ideologią zbrodniczą. No i tak przechodzimy do ostatniego, najdłuższej historyjki, przygody Wicka Buły. No i Wicek Buła tutaj jest totalnie nierozpieszczany i on faktycznie znajduje, słuchajcie, Płomyk, taką gazetkę. Ona była propagandowa i ona tam właśnie nakręcała ludność na to, że ten cały komunizm to jest coś fajnego. I on tak się, no właśnie był akurat wylany z pracy i tutaj szukał jakby lepszego miejsca, no jak to zwykle bywa, ludzie jednak szukają miejsca, w którym lepiej by się czuli, wiadomo. No i tutaj wpadł na pomysł, że jednak pójdzie na ten wschód Związku Radzieckiego.
No i tak zaczyna się jego przygoda. Najpierw zostaje właśnie bardzo ładnie ugoszczony, tutaj obiecane są złote góry. No i bardzo szybko się okazuje, że ta kurtyna tej właśnie tego raju szybko opada i on odkrywa, że to jest tak naprawdę bieda, ubóstwo, zmuszanie do pracy. No i tutaj naprawdę ma mnóstwo przygód. I w każdym pasku mamy właśnie pokazaną rzeczywistość, przekłamanie, że a to brakuje wody, a to nie było jedzenia, że dzieci naprawdę tutaj mamy wychudzone małe dziadki, które polują na koty tutaj nawet, no do tego stopnia, słuchajcie, bieda. Mamy akcję, jak się buty rozpadają. Później on pracuje gdzieś na roli. Ja przeczytam fragment, bo on jest akurat bardzo śmieszny. Faktycznie, jak to tam przyjechał traktor na tą rolę. I posłuchajcie, bo to wszystko też było rymowane. Właśnie te teksty, podpisy pod tymi komiksami, pod tymi ilustracjami były rymowane. I uwaga, słuchajcie. Towarzysze, precz z koniami. Na co stajnie i obory? Konia pracę nam zastąpią, w pracy polnej dziś traktory. Więc w kołchozie wielkie święto. Uczta jest na cześć Stalina, a na stołach zastawiana dziś soczysta jest konina. Stoi traktor, lecz cóż począć? Nie pomogą tu zaklęcia. Traktor z miejsca ruszyć nie chce, wszyscy stoją bez pojęcia. Konie zjedli, rady nie ma. Traktor ciągną towarzysze, chociaż pot im cieknie z czoła i choć każdy ledwie dyszy. Także jakie przewrotne. Ale mamy to naprawdę pokazane, ponieważ tego naszego głównego bohatera totalnie rysownik, scenarzysta nie rozpieszcza. On wprawdzie w pewnym momencie udaje mu się ukraść mundur wojskowy i pokazuje, jakby wchodzi w te szeregi i rozdaje na przykład skonfiskowane jedzenie, no ale pokazuje, że właśnie była ta konfiskata jedzenia, ludzie pracowali za darmo, to jedzenie w ogóle leżało i marnowało się, jełczało, gniło, także straszne. Naprawdę straszne. On tutaj miał przygody, wędrował, chował się przed żołnierzami, był gdzieś tam w jakimś obozie pracy. No i ostatecznie wrócił do Polski totalnie odmieniony i zachęcał Polaków do tego, żeby właśnie nie czytali głupot, nie marnowali czasu, nie palili papierosów i w ogóle tak można powiedzieć, że stał się lepszym człowiekiem, ponieważ zasmakował w cudzysłowie tego sowieckiego raju. No, mamy taką ilość treści, takich nieszczęść, biedy, głodu, że autentycznie podczas lektury tego komiksu to człowiek staje się głodny po prostu, bo cały czas oni tutaj zaciskają pasa, żywią się jakimiś śmieciami wręcz, no bo po prostu nic nie ma, no wiadomo, komunizm. No i tutaj była oczywiście wszystko to propagandowe, ale w słusznym celu. No i my teraz po tych wielu, wielu latach dzięki serii Dawny Komiks Polski możemy czytać właśnie komiksy, które czytali nasi dziadkowie. Słuchajcie, zjawisko niesamowite. Warto przeczytać te komiksy, żeby wiedzieć, że tak naprawdę polska historia komiksu, znaczy historia komiksu polskiego jest dłuższa niż nam się wydaje. To nie zaczyna się w latach 50. od pierwszych komiksów, nie wiem, Babcia Chmiela Chrisy, czy tam pierwszy komiks Stary Zegar albo Czterej Pancerni. Nie, te para komiksy, historyjki satyryczne, czy tam ilustrowane filmy, reportaże, jak to tam nazywali, te śmieszne nazwy to były, urzędowały właśnie te 100 lat temu, ale one istniały. No i dzięki Adamowi Ruskowi, dzięki wydawnictwu komiksowemu możemy teraz je przeczytać. Także zapraszam, przypominam, Dawny Komiks Polski, tom trzeci, no i trzy historie, Podróż po Sowietach, jak Bartek Leń był za życia w raju oraz Przygody Wicka Buły z wydawnictwa komiksowego.